Babciu, miałem wypadek, potrzebuję pieniędzy natychmiast. Z opisów policyjnych zgłoszeń wynika, że na te słowa starsze osoby niemal natychmiast otwierają portfele lub idą do banku po gotówkę. Podawanie się za krewnego potrzebującego pomocy to od lat ulubiona metoda oszustów, by wyłudzić pieniądze. W tym tygodniu w Tarnobrzegu tylko w ciągu 2 godzin policja przyjęła około 30 zgłoszeń od osób, które chcieli nabrać oszuści. Tego dnia około godziny 10 pierwszy telefon odebrała mieszkanka Tarnobrzega. Zadzwonił do niej mężczyzna zmienionym głosem, przedstawił się jako jej syn. Opowiedział jej historię o wypadku drogowym, potrzebował pieniędzy. Oszust wybrał zły moment. W mieszkaniu kobiety był akurat jej syn. Kobieta szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem, poinformowała nas o tym zdarzeniu. Takich telefonów, jak wspomniałam, było około 30. Metoda sprawców jest dobrze znana. Wybierają z książki telefonicznej nazwiska osób starszych, dzwonią do nich, podają się za wnuczka, syna czy siostrzeńca i proszą o pieniądze. Zawsze ofiara dowiaduje się, że ten krewny nie odbierze osobiście pieniędzy, tylko zostanie przysłana jakaś inna osoba. Dane policji są niepokojące. W całym kraju w ciągu 6 miesięcy odnotowano blisko 800 przypadków takich przestępstw. Okazuje się, że seniorzy stracili łącznie blisko 6 milionów złotych. Te dane oczywiście nie są dokładne, ponieważ wiele z tych ofiar, z osób pokrzywdzonych, nie informuje policji o zaistniałym przestępstwie. Dlatego ostrzegamy, apelujemy. Szanowni Państwo, jeżeli mamy taki telefon, otrzymaliśmy taki telefon, starajmy się oddzwonić do swojego krewnego. Ten jeden telefon może uratować nasze oszczędności. Apele tarnobrzeskiej policji przynoszą efekty. Póki co w Tarnobrzegu nikt nie dał się oszukać, ale trzeba być bardzo ostrożnym i o każdym podejrzanym przypadku najlepiej powiadomić policję, dzwoniąc na numer 997. To jedyna szansa, aby zatrzymać oszustów.